7800 gramów. Argentyńczyk obaj po 167,9 cm wzrostu. Obaj praworęczny. Ale ładnie teraz trafi też kolejny raz w sumie już w tej drugiej rundzie Brzesiński. Ten sygnał z tym pięściarza z Argentyny. A Damian próbuje na dzień dobry narzucić swój styl walki. Tak, Argentyńczycy w większości kroków znani są z tego, że jak przyjeżdżają na zagraniczne ringi, to szukają zwycięstwa. Nie przyjeżdżają tylko po to, aby no, odebrać wypłatę. Boks to oczywiście nie ma żadnego porównania w ich kraju z piłką nożną, ale najwybitniejszy przedstawiciel tego sportu, Carlos Monzon, to jest postać uważana za jedną z największych ze świata sportu argentyńskiego w całych jego dziejach. Teraz wykonał uwagę trenera Kopelskiego, Brzesiński. Nacelował właśnie na podniesienie podwójnej gardy, też podwójnej linii prostej i próbę ciosu na korpus, co wykonał bardzo dobrze. Antin czeka na atak Brzesińskiego. Widać, że szykuje się na kontrę z prawej. Ale oczywiście też będzie szukał takich akcji zaczepnych, kiedy on skoczy do przodu i uderzy długim prawem na górę. Dobrze, teraz prawo przerwa na korpus, prawy prosty i teraz idzie, zmienił pozycję, od razu wyszedł na górę, ale bardzo dobrze to zrobił. 20 sekund do zakończenia otwierającego ten pojedynek starcia i świetnie sobie radzi ten w tej walce. A teraz próba przejścia do ofensywy Antina, ale szybkie nogi Brzesińskiego pozwalają zerwać dystans i uwolnić się na bezpieczną pozycję. Pierwszy ruch zdecydowanie na konto pola. No i mają dosyć szybkie nogi. Kolejny ruch jest tam na 10-rundowy. Czyli ta obrona nie jest najwyższej klasy niż z Argentyny. Już prawie pierwszymi prostymi ciosami, ale teraz wymiana po i prawie się zakończy tą akcję argentyńską. Dobrze, dwa mocne ciosy na korpus. Brzesińskiemu marzy się tytuł mistrza Europy, o tym głośno. Ewentualnie tytuł mistrza Unii Europejskiej. Mistrzem Europy jest ten chyba, tak? Na pierwszej pozycji Luke Campbell, na drugiej Antony Kroll. Oczywiście oni są poza zasięgiem zdecydowany. To są pięściarze, którzy bierzą światowe tytuły i to tylko ich interesuje. Ale trafił przed chwilą prawym Brzesiński. Mistrzem Unii Europejskiej jest Gianluca Cecchia z Włoch. Wyprzedza Argentyńczyka i im dłużej Argentyńczyk będzie czekał, to będą mu uciekały kolejne rundy. Ale to jego problem. Tutaj przed walką mówi o taktyce sporo Brzesiński, że zamierza bić sporo ciosów na korpus. Na razie no, musi to robić z dystansu. Nie ma tutaj na razie półdystansowej walki, bo unika tego Miguel Cesario Antin. No, teraz pierwszy był w tył głowy. Jeszcze jeden w tył głowy. Tak, są sytuacje, które już powtórzyliśmy wielokrotnie. Uważamy, że sędziowie ringowi powinna być taki powinien być regulamin obowiązujący, że powinni bardzo zdecydowanie reagować.
kurwa, że to już... Raz, żeby to było, ale... A to jest najbardziej niebezpieczne uderzenie. Tak. Łatwy sposób można mieć. Na drugą rundę również spotykam do Polaka. Myślę, że to, że się zaprezentował na samym starcie tej walki Damian. Później wyjście na górę. Teraz lewy się głowy. Grzesiński. Uniknąć którego z tych ciosów prostych i skontrować dla mnie na prawym czy też lewym sierpowym. Ale to się sięga. Uszczypnij, utrzymaj. Sięga go tym lewym prostym. U niego prawym jeszcze prawym sierpowym. Jeszcze raz. Nie wiem na co. Poproszę o odpowiedni moment, czy na taki jak no, ale spóźnia się, ewidentnie się spóźnia, teraz nawet z tego się powiem, też się spóźnił. No, no, no. Trzymał Brzeziński, natomiast to jest znów nieprawidłowe zachowanie Argentyńczyka. I po to inny reprost. Poprzednia jest szybszy. Lepiej reaguje. Ten timing jest zdecydowanie po stronie Polaka. Prawy widzę też od klasyczny prawy krzyżowy, który dochodzi celu, a teraz szeroko. I od razu unik. Odnoszę wrażenie, że tylko pogubił się. Antin nie za bardzo wie, co ma robić w tym pojedynku. Inicjatywa zdecydowanie po stronie Grzesińskiego. Teraz dopiero ruszył, ale raz został zatrzymany lewym sierpem. Wszystko na podwójną bębę teraz, prawda? Także tak, olimpijski spokój w obronie również obserwujemy w wygranej Polaków. Tutaj nie jest za bardzo w stanie zagrozić. Oczywiście czujność musi zachować Grzesiński cały czas. No i to jest to, tak myślałem, że będzie musiał ruszyć Argentyńczyk, bo to tak to mu ucieknie cała walka. Dobrze, dobry czas na korpus. I w drugą stronę również. Teraz Poroszek będzie starał się wyjść po tym gdzieś na górę, Grzesiński. O, przez ale odpowiedział, pan radział, że tam na mnie. Na razie lewą ręką ustawia ten pojedynek Grzesiński. I teraz prawo. Jeszcze raz musi wyciągnąć do jeszcze szybko wnioski. Cały czas ten lewy sierpowy ma naładowany Argentyńczyk i w każdej chwili może wystrzelić. Teraz kolejny pierwszy prawy powinien został drugi zablokowany, a ten pierwszy prawy doszedł. Tak, bo Argentyńczyk widzi, że często zadaje ciosy na korpus Polak i wtedy otwiera się i wtedy jest ten prawy na górę też. To jest ten moment, który musi wykorzystać, albo przynajmniej starać się wykorzystać Argentyńczyk na swoją korzyść. Podaję do zakończenia czwartej rundy i znów machnął tym lewym sierpem, ale tym razem było bezpiecznie. Zrobił pół kroku do tyłu i cios przeleciał daleko od szczęki Polaka. A i przestrzelił prosty prawy przez linię ciosu. Anti. No i teraz to dobrze. Był prawy na dół i od razu krok do tyłu. Teraz czeka Argentyńczyk, aby za chwilę wystrzelić jakimś czasem, ale
spóźnia się. No to są najbardziej niebezpieczne momenty, takie jak przed chwilą. Ta cały czas wtedy jak się cofa, prawa ręka dosyć nisko Rzesińskiego. No trafił prawy, prawy trafił teraz Rzesiński. Ale nie poszedł na całość, widział, że to nie był cios na tyle. Nogi się ugięły. Tak, tak, ale jednak nie zaryzykował. Nie skoczył do przodu, natomiast w tym momencie był lewy na korpus. Argentyńczyk teraz rusza do Amaku, odpowiada lewym środkowym Rzesiński. I teraz wtedy na korpus, bity pod kawałkiem przez Argentyńczyk. Nie powinien stąd zależeć w nie powinien przyjmować Wojtek Pudestasie, to nie jest jego pole walki. No jest bitwa, to już jest inny Antin niż ten w pierwszym grunt. To się przemowie dać Rzesińskiemu. Świetny, świetny.